Słuchajcie, zobaczcie, postanowiłam, że dzisiaj, tak wygląda właśnie, słuchajcie, moja łazienka po dużej ilości filmów nagrywanych dla was, zobaczcie, tu widzicie to? Także tutaj koniecznie takie jakieś clean with me, zobaczcie na tą szufladę. To jest w ogóle, słuchajcie, szuflada, nigdy wam jej nie pokazywałam, ale tu trzeba koniecznie zrobić porządek, ładnie wszystko poukładać, także zaraz wam pokażę, jak ja tu będę ogarniała. Tutaj mam wszystkie maseczki, najróżniejsze tak naprawdę, maski, peelingi, hydrolaty, jakieś takie rzeczy. I tutaj, o tutaj bardziej po tej stronie mam maski, ja po tej stronie mam najróżniejsze hydrolaty, spreje, toniki, różne takie, wiecie, gadżety, które mi się przydywają przy zmywaniu maseczek, właśnie opaski do makijażu, jak chcę zetrzeć patyczki, te ręczniczki takie. Także tutaj trzeba koniecznie zrobić porządek, bo wiecie, to używam, później wrzucam. Jak nagrywam dla was filmy, no to później to wszystko tak ląduje, byleby tylko powkładać, no i niestety. I tak samo tutaj, widzicie, to wszystko jest po prostu po nagrywaniu filmu. No i słuchajcie, tak samo ta szuflada. W tej szufladzie jest wszystko do włosów, łącznie z jakimiś prostownicami. Tutaj trzymam zawsze też zapasowe szczoteczki, różnego rodzaju końcówki, pasty, jakieś takie też rzeczy do ciała, typu na przykład te maski do stóp. To wszystko tutaj trzymam, ale jak widzicie, wypada tu zrobić porządek. Także dzisiaj robimy porządki w łazience. No także te szuflady się nawet już nie domykają, także sobie to wszystko powyciągam. Zaraz wyjmę to zobaczycie, ile tego jest. Na pewno też muszę to przesortować, to czego nie używam, to od razu sobie zrobię na kubkę do oddania. Ok, przysłoniłam sobie trochę tutaj, wiecie, roletę, bo chciałam wam nagrywać, to strasznie świeciło. I zobaczcie tutaj, jak poukładam, to ładnie pokażę, ale wszystko, co wyjęłam właśnie z tej szuflady, jeżeli chodzi o same maski, wiecie, jakieś w saszetkach i tak dalej, zajęło mi całe tutaj to miejsce. Plus jeszcze mam tam taką małą, małe, wiecie, pudełeczko z tymi wszystkimi hydrolatami i tak dalej. I nie będę wam tutaj wszystkiego pokazywała, bo teraz przeglądając to stwierdziłam, że nagram wam, wiecie co, film o moich ulubionych maskach jeszcze i film o moich ulubionych peelingach. I właśnie tu mam od razu na wierzchu, pokażę wam tak szczerze dwie moje ulubione marki masek. To jest Chic Chic i tutaj mam akurat La Rose, bardzo lubię La Rose, bardzo lubię De La Mer. Czekajcie, La Mer, tak, De La Mer, widzicie, tu stoi De La Mer. To jest jeszcze czekoladowa, tą czekoladową mniej lubię, ale właśnie La Rose, De La Mer i jeszcze jest taka, kurczę, jak ona się nazywa? La Nose? Chyba coś takiego. To jest ta ślubna indyjska maska i to jest po prostu petarda. I drugimi markami masek, które najbardziej polecam, to jest, słuchajcie, The Body Shop. I to są naprawdę dwie moje marki masek. Tutaj akurat mam różaną, która jest bardzo fajnie tak wyciszająco, uspokajająca, super jest oczyszczająca, super jest z miodem, super jest z płatkami owsianymi. Słuchajcie, praktycznie każda maska z The Body Shop, którą używałam, jest świetna. One normalnie kosztują około 100, no dalej, weź się wyłos. Normalnie kosztują około 100, ale na promocjach, ja zawsze kupuję, jak już to na promocjach, 59 zł. Na bardzo długo to wystarcza, dziewczyny, i to są najlepsze maski. Ja w ogóle już na ten moment nie kupuję masek w saszetkach, bo to jest strata kasy jak dla mnie. Połowę tej maseczki i tak się nie zużyje, za chwilę ona zaschnie, nie ma sensu. Ja kupuję tylko już w opakowaniach, jak sama z siebie, no ewentualnie te w płacie. I wam pokażę tą jeszcze, bo to jest od Ani Lewandowskiej z marki Flow i to jest ta maska błyskawicznie upiększająca i powiem wam, że jest taka sobie. Ogólnie, jeżeli miałybyście ochotę kupić sobie maskę błyskawicznie upiększającą, to ja wam zdecydowanie właśnie z tego Chic Chic polecam tą De La Nose, chyba tak, taka ślubna maska indyjska, to po prostu robi efekt wow. Natomiast to jest takie sobie, bym powiedziała. Tak samo od razu wam mogę powiedzieć, że ta maska, na którą się bardzo długo czaiłam, którą, no, wyostrzy się. O, i to jest ta maska z tej marki Cosrx? Nie wiem, wiecie, to jest ta azjatycka marka. I to jest ta maska ryżowa Ultimate Nourishing Rice Overnight Spa Mask, czyli taka całonocna maska odżywczo-nawilżająca. Użyłam ją do tej pory 2 albo 3 razy. Nie zauważyłam żadnego efektu, ale to tak totalnie żadnego, więc nie wiem, jeszcze ją położyłam i dam wam znać, bo też kilka osób na YouTubie o niej mówi, no nie wiem, może nie dla mojej skóry, może znam po prostu lepsze kosmetyki. Nie było to tanie,
wcale dużo tego nie ma, bo to opakowanie to jest prawie do połowy puste ogólnie, które tu widzicie. Jak to przychodzi do Was i no bez szału bym powiedziała, także tego jakoś wybitnie nie polecam. Natomiast te i The Body Shop to jest sztosik. Dobra, to ja lecę sprzątać. Jak posprzątam maski, to Wam pokażę. Okej, okay. I tak jak widzicie, w tej szufladzie jest już całkiem ładnie poukładana. Znaczy jest, wiecie, poukładana po mojemu, tak jak być powinno. Tutaj w ogóle mam taką miseczkę do robienia maseczek typowo do mieszania po prostu. Ona w sumie no, nie powinna być plastikowa, najlepsza byłaby ceramiczna, ale nie mam. Tu mam włożone te ręczniczki, te gąbeczki, co Wam pokazywałam. W ogóle jak chcecie, to dajcie znać, nagram Wam film. Może o moich takich gadżetach kosmetycznych, co mi się przydaje, co faktycznie używam. I pamiętajcie, żeby te gąbeczki co jakiś czas sobie po prostu wymieniać. Tutaj mam wszystkie hydrolaty, toniki, tak jak widzicie, to jest cały mój zapach i tego naprawdę jest sporo. Ale są tutaj też te preparaty kwasowe, których teraz na przykład już nie stosuję. Włożone peelingi z kwasami, właśnie toniki z kwasami. Moje ulubione hydrolaty, tutaj jest creamy, właśnie zobaczcie, mam 4 buteleczki. I co jeszcze tu mam? Różne inne hydrolaty, na przykład z Biloft. O, i tak samo tutaj na górę sobie wyjęłam maseczki z Biloft, bo mi gdzieś z tyłu tam utknęły i totalnie o nich zapomniałam, że je mam, więc widzicie, czasami takie porządki warto porobić, bo to są bardzo fajne maseczki, a właśnie w pierwszej kolejności muszę je teraz zdękować. Tutaj mam jakąś rozświetlającą, taka też enzymatyczna, ona jest bardzo fajna, a ta jest, ona jest chyba taka bardziej oczyszczająca. Tak, ona jest oczyszczająca, detoksykująca. No, także te maseczki. Także jakbyście coś zamawiały z Biloft i miały ochotę na maseczkę, to też Wam bardzo polecam. Widzicie, tu się wszystko będzie sypało, bo te małe maseczki takie są, wiecie, upierdliwe. Na przykład ta jest bardzo fajna. One chyba teraz zmieniły opakowania. Nie wiem, czy widzicie, bo tu jest światło mi świeci. To są te Sephory. To jest akurat miniaturka, ale to jest bardzo dobra maska ogólnie. Oczyszczająca, taki, wiecie, hardcore. No i tu mam jakieś te stopy. Tu mam tą z Kosrux. Nie wiem, jak tą firmę się wymawia, tą azjatycką, ale ona jest właśnie średnia. No, także tutaj mamy ogarnięte. Natomiast teraz przechodzimy tu. Tu jest szuflada. Cała szuflada zła, że tak powiem. Wszystko do włosów. Wszystko do włosów, jakieś tam małe zapasy kosmetyczne. I tu, dziewczyny, muszę bardzo dużo kosmetyków, że tak powiem, przebrać. I bardzo dużą część dać do dania. Jakieś olejki do włosów, których totalnie nie używam, bo ja tak naprawdę używam głównie teraz Davinesa. Także to wszystko tu muszę przejrzeć. Tak samo prostownicę jedną będę miała na sprzedanie. Nie wiem, czy wystawię to na OLX-ie, czy wystawić to na Instagramie, bo wiecie, o co chodzi. Sytuacja, która teraz jest, jest taka, że człowiek się boi cokolwiek pokazać w internecie i z jednej strony ktoś może właśnie sobie fajnie i coś taniego po prostu od kogoś odkupić, a z drugiej strony ludzie się boją to wystawiać, co jest po prostu chore, bo tak być nie powinno. To jest prostownica Remingtona, ona cały czas jest bardzo, bardzo dobra, w bardzo dobrym stanie, nic jej nie dolega. Bardzo fajnie też się na niej robiło loki, nie narzekam naprawdę na nią, po prostu kupiłam sobie nową. Także ta będzie w pełni sprawna na sprzedanie za jakieś, nie wiem, 50 zł dosłownie, która jest bardzo dobra i ona jest tą taką technologią Keratin Protect, coś takiego też ona miała, że te płytki tutaj niby są czymś pokryte, co chroni włosy. Dokładnie nie pamiętam, o co tam chodziło, ale była bardzo dobra i cały czas jej do tej pory używałam. Jak ładnie teraz to wszystko wygląda, bardzo mocno zminimalizowałam ilość tych kosmetyków do włosów. Widzicie, wszystko jest bardzo ładnie. Znaczy, no wiecie, jak dla mnie jest ok, to nie musi stać od linijki, to nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, żeby zminimalizować tą ilość, żeby to poukładać, żeby tu, wiecie, zrobić porządek, wysprzątać, wytrzeć. Także to jest zrobione. Ale jeżeli klinuję w mi, no to oczywiście jeszcze pędzle. Także jak mamy czas, dziewczyny, to myjemy pędzle. Nic nadzwyczajnego, tylko pokażę Wam, czym ja myję i czyszczę pędzle. Kiedyś próbowałam różnego rodzaju olejów, dziewczyny, do tego. Natomiast w tej chwili używam tego. I to jest mydło takie, możecie to kupić w Rossmanie, czasem w Biedronce, mydełko odplamiające, coś takiego. I to doczyszcza wszystkie pędzle, natomiast też nie powoduje, że one są jakieś sztywne. Bo na przykład kiedyś używałam tego olejku z Isany do mycia pędzli, zaraz sobie jeszcze gąbki tu w ogóle przyniosę, do mycia pędzli, ale niestety po tym olejku z Isany bardzo ciężko mi go było domyć i miałam wrażenie, jakby cały czas ten olejek był na tych pędzlach i one mi łapały jakby za dużo pigmentu, jakby wiecie, przyklejały się różne rzeczy do tych pędzli bardzo mocno. Natomiast jak używam tego mydełka, nic takiego się nie dzieje, także już Wam pokazuję, no, nic, wiecie, nic odkrywczego, moczycie mydło,
moczycie pędzel, no i po prostu sobie jeździcie po mydle, no i tyle. Zmydlacie pędzel. Ja zazwyczaj robię tak, że zmydlam wszystkie pędzle, zostawiamy sobie tak i dopiero później każdy po kolei myje. Już wam pokażę, jak to robię. Taką letnią wodą. I tak naprawdę, słuchajcie, to nie chodzi o jakąś technikę, tak serio, w tych pędzlach. Tylko w pędzlach chodzi o to, żeby je po prostu myć. A czym je wyje będziecie myły, to już zależy tak naprawdę od was, co wam będzie wygodniejsze. Dobra dziewczyny, no i nie zapominam o... Czekajcie, żeby wam wyostrzyć. O osłonkach na pędzle. Ja nie wszystkie suszę w osłonkach, bo to nie sprzyja, że tak powiem, tempu suszania. Natomiast te, które chcę, żeby faktycznie trzymały kształty, to suszę. Na przykład tego, którego nie suszę, to jest to ten pędzel z Pixi. On zawsze trzyma kształt, to jest też pędzel syntetyczny. Te syntetyczne aż tak, wiecie, się nie odkształcają. Ja go sobie po prostu ręcznie układam w taki kształt i widzicie, on się naprawdę nie odkształca. I ja te wszystkie pędzle, to wam już teraz nie pokażę, ale wiecie, jak mam obudowę od toalety, tam jest ta półeczka, to ja je kładę tak, żeby one po prostu tak jakby były w powietrzu, żeby tutaj to powietrze dochodziło i się suszyło. No i tu na przykład mam pędzel z włosia koziego i na tym mi zależy, żeby trzymał kształt. Tylko czekajcie, bo muszę... O, tutaj są te mniejsze. Nawet nie wiem, skąd mam te osłonki, ale to można kupić w wielu sklepach. Kiedyś najlepiej z AliExpress, teraz nie wiem w sumie nawet, jak to jest z tymi zakupami z Chin. I ja sobie jeszcze... O, ja sobie jeszcze tutaj... formuję te pędzelki. No, także ja to wszystko sobie owijam. Lecimy ze sprzątaniem. Pokażę wam pewnie to w przyspieszonym tempie, ale lecimy. Wszystko najpierw trzeba poskładać. Położę wszystko na toalecie. W ogóle to są te maski Liren. Widzicie czy nie widzicie? Już wam kiedyś je pokazywałam. Zostały mi już tylko trzy. W ogóle jestem dzisiaj bez make-upu, także bez make-upu, włosy są do mycia, ale postanowiłam, że właśnie dzisiaj mam ten film. Już to kończę nagrywać. Nowości do testów z tego Erborian. Bardzo fajne, powiem wam. Fajnie mi podają. I to, tak powiem, że ja w ogóle najpierw zazwyczaj robię tak, że widzicie, sprzątam tą jedną część, tak jakby jedną część. Tutaj sobie ogarniam, żeby później móc też tutaj przekładać. Tu robicie uniwersalnik z Clareco. Tutaj też płytki. Tutaj mam, słuchajcie, pukankę Listerine i ja normalnie tego nie używam. Miałam jakąś w zapasach i wyjęłam to teraz. Nie polecam wam ogólnie używania tego, za chwilę wam pokażę lepszą pukankę. Natomiast w obecnej chwili po prostu po przyjściu do domu, kiedy myję zęby, myję tutaj, wiecie, buzię i tak dalej, od razu puszczę sobie jamę ustną. Nie wiem, czy to pomaga, czy nie pomaga na wirusy, bakterie, ale miałam to, stwierdziłam, że teraz sobie ten Listerine wykorzystam, ale druga, którą mam już drugą butlę, tylko to na razie chowam sobie do... po prostu, wiecie, do zapasów, to jest to Benenai Sensitive. Bardzo fajna, nie jest wcale aż taka sensitive, trochę
trochę tam piecze, ale to jest bardzo fajna pukanka, tylko też ją sobie tutaj na dół szłam. Myślę, że to będzie widać. Na tej tacce zawsze trzymam sobie taką, wiecie, moją podstawę pielęgnacji, że tak powiem. I to, co aktualnie zużywam. Na tą chwilę, na koniec użycia, postawiłam sobie żel z mokosza. Dajcie znać, czy jak sprzątacie, to też zawsze wycieracie te buteleczki, bo u mnie w łazience się strasznie kurzy, dlatego muszę. Więc po pierwsze mam ten żel z mokosza, który jest taki łagodniejszy, który uwielbiam, po prostu jest przecudowny. A obok stawiam pielęgniarkę z pionka Angulula, to jest takie mocniejsze oczyszczanie. Ona jest taka, wiecie, konkretniejsza. Z przodu wam poopowiadam, co tu mam. To od razu zobaczycie, co tu u mnie stoi. Ale wiecie, to jest taka podstawa, natomiast ja tu różnie mieszam. Zależy, co chcę dla was przetestować, tak wiecie. Tak coś tam innego wyjmuję. Przez jakiś czas tutaj do mycia stało Sensumare zamiast mokoszu. Wcześniej stał też mokosz. No różne rzeczy. Olejek do mycia twarzy z Lush Botanicals. To jest olejek, który nie musi stać w lodówce. I zużywam teraz jego, bo one, wiecie, no to są kosmetyki świeże. One mają krótsze daty ważności, także chcę zużyć jego. Tu mam resztkę tej mgiełki z Chemisz. Czekajcie, tak sobie to podstawiam. I tam obok wystawię sobie dwa toniki, które chcę zaraz po Heimishu zużyć, bo Heimish mam na 2-3 dni. Alba, bo to też ma taką... Alba chcę zużyć i kolejny, który chcę zużyć, to jest doktor Hałuszka, bo on już trochę u mnie stoi, zbliża mu się termin. Także od razu ja sobie tutaj je wystawiam, żeby o nich pamiętać, żeby je zużyć. Tutaj też resztka, którą mam do zużycia. Także wiecie, to stoją takie rzeczy, które naprawdę po prostu muszę pozużywać, które teraz mają być podstawą. Czekajcie, czy wy to widzicie? Nie, to jest prześwietlone. Czekajcie, wy to nic nie widzicie. No nie, zobaczycie, no, po prostu esencja taka azjatycka, którą też muszę zużyć. Tu sobie od razu postawię tonik z kwasami. I tutaj przy toniku z kwasami stawiam też od razu, kurczę, nie wiem, czy mi za mocno światło nie świeci. To jest ten, czekajcie, coś tu muszę porobić z ustawieniami, żeby było, o, trochę ciemniej. To jest ten krwawy peeling z The Ordinary, bo też go chcę użyć, także sobie stawiam obok tych kwasów. Tutaj sobie też stawiam przy tych żelach i tak dalej. Tu sobie wstawię ten peeling z Eveline, bo też chcę to po prostu zużyć. I teraz te moje maleństwa, które są taką podstawą pielęgnacji. Po pierwsze Creamy Tamanu Smooth. Pierwsze, co tu musi stać. Drugie to jest Sasha Inchi z Creamy. Także to jest też olejek właśnie z Creamy, Sasha Inchi. To jest olejek taki, wiecie, bardzo fajny dla cer mieszanych, taki podstawowy. Po prostu mieszam to z maseczkami, mieszam to z kremami, mieszam to z wieloma rzeczami. Samodzielnie nakładam rzadko, bo samodzielnie wolę ją kakaj, które już wam pokazuję. Jak mam nałożyć jedną rzecz, co nakładam, to serum właśnie Young Kakai, takie tłuste, olejowe. Natomiast tą Sasha Inchi bardzo lubię sobie dodawać do różnych rzeczy. Zostawimy Young Kakai, Tamanu, Sasha Inchi. Coś, co też chcę po prostu zużyć. I to jest już innego rodzaju serum, bo też trochę już to mam, kończy mu się data ważności. To jest Biloft i to jest serum takie hialuronowe wodne. Czy wy to w ogóle widzicie, że to jest Biloft? Nie wiem, czy widzicie, ale uwierzcie mi na słowo. To jest serum po prostu takie hialuronowe i na przykład to serum bardzo lubię łączyć z olejami, robiąc im taką lżejszą konsystencję. Naprawdę fajna sprawa, dziewczyny. Jeżeli macie takie sera hialuronowe i olejki, i na przykład olejki są dla was takie trochę za tłuste, to sobie pomieszajcie 1:1. Takie serum hialuronowe z jakimś olejkiem i naprawdę super. Tutaj też kładę to, bo też chcę to zużyć, ale to jest świetne w ogóle. To teraz jak się zrobi ciepło, to będzie mistrz. To jest Alba i to jest taki koncentrat przeciw zanieczyszczeniu powietrza. On jest bardzo nawilżający, ma dużo wyciągów i to się super sprawdza na dzień. Także też sobie to już tutaj kładę. I krem, który teraz będę używała za chwilę na dzień, to jest Hałuszka. I to jest ten krem z melisą, bardzo go lubię. Jest świetny, to już jest któreś moje opakowanie. I teraz mi się właśnie bardzo fajnie, nie wiem jak ja to zrobiłam, że mi się tutaj tyle miejsca zrobiło. To czekajcie, zaraz sobie to poprzestawiamy. O, i jeszcze tutaj wam pokażę. Oj, znowu słońce wychodzi, ale mam dzisiaj jasno w tej łazience. Tutaj jeszcze mam coś, co też chcę po prostu, wiecie, w takim projekcie zero tutaj umieściłam. Mimo, że mam ten żel z mokosza, to umieściłam tutaj w takim projekcie zero, przy najbliższym projekcie Denko wam opowiem, o co chodzi z projektem zero. Zgapiłam to od Ali, stwierdziłam, że fajna sprawa. To wrzuciłam tutaj tą piankę z Bandy. Ona jest dosłownie już resztka, znaczy resztka, taka połowa do zużycia. Więc teraz cały czas po prostu staram się używać tej pianki z Bandy. Płynnik solarny. Wstawiamy tu.
obok płonu stawiam tonik. I to jest tonik. To są takie toniki, których ja za bardzo nie lubię. Te drogeryjne toniki dla mnie są słabe. Ja wolę, nie wiem, Heimisch, wolę to, co tutaj Wam pokazywałam. Natomiast to po prostu czasami rano, jak nie mam naprawdę totalnie siły, czasu, bo zaspałam, bo coś tam, to używam tego po prostu do przemywania twarzy. Lepiej byłoby to zrobić pianką, natomiast czasami tak mi się zdarza. I jak mam jakieś zapasy takich toników, to właśnie w ten sposób to sobie zużywam. Tak patrzę, co tu jeszcze mam. O. I tu moje perełeczki. Czekajcie, to może zrobimy tak. Serum śliwka z szafranem z miodowej mydlarni. To jest coś, co chcę dla Was po prostu teraz niedługo testować mocniej. To uwielbiam, czyli to jest koncentrat. Czekajcie, to serum śliwkowe damy tu. Koncentrat pod oczy z Bosfery, świetny. I moje cudeńko, czyli to dwufazowe serum rozświetlające z Bosfery, to też sobie tu kładę. I to też bardzo często używam. I jeszcze tutaj do używania mam z Natu Handmake kawowy krem pod oczy. Natomiast on, wiecie co? Chyba go sobie wstawię do lodówki, jeszcze data ma. Ja go sobie wstawię do lodówki, na razie odłożę, bo właśnie w tym momencie testuję i używam cały czas tego kawowego koncentratu z Bosfery. Tutaj jeszcze mam nieotwarte serum ujędzniające przeciwzmarszczkowe z Bosfery i to też sobie tutaj postawię, żeby pamiętać, że jak skończę sobie testować te, to wtedy muszę Wam przetestować jeszcze to, dlatego to musi tutaj stać, bo inaczej zapomnę. Więc ja od razu Wam opowiedziałam, co tu u mnie jest. Masełko do ust z Nuxa. Ten świetny balsam, Jezu, to dziewczyny na lato, to będzie petarda. Jaki to ma zapach. Jak jeszcze to dostaniecie w L'Occitane, to bierzcie, bo to ma super konsystencję i super zapach na lato. Także to stawiam tu. To jest to, co musi iść do programu Zero, czyli Rysi, bo muszę to wykończyć, bo latem to będzie za ciężkie, więc teraz muszę to wykończyć. I tak, dziewczyny, to są rzeczy do walki z celulitem. I jeżeli macie ten problem i chcecie z nim walczyć, to trzeba to robić regularnie. I ja muszę mieć takie rzeczy postawione na wierzchu i ja tego nie będę stawiała tam z tyłu, jakby za Wami tam. Jest, wiecie, toaleta i jest taka obudowa, nie wiem, to się nazywa gabaryt czy jakoś tak. I ja po prostu na tym sobie stawiam wszystkie rzeczy do celulitu, także w tej chwili używam to. Używam Celu Blue to do masażu i używam tego z Joskin też, żeby to po prostu zużyć. I tak samo jest tutaj właśnie i bańka chińska i ten masażer. To wszystko wyląduje tam z tyłu za chwilę, żeby to tutaj nie było. Oczywiście antyperspirant, to sobie damy tu. Bardzo fajne jest ten, ja to kupiłam w TK Maxie. Dobra dziewczyny, tak wygląda ogarnięcie. Widzicie, tam się za dużo większy porządek nie znaczy, porządek się zrobił, bo to jest wszystko ładnie poukładane teraz. No ale tych kosmetyków nadal tam tyle jest, bo po prostu tam stoi wszystko to, co muszę dla Was aktualnie używać, testować i to, co chcę zużyć. Natomiast tutaj się już ładnie zrobił porządek, oczywiście wszędzie jest bez kurzy, wiecie, wszystko wymyte, opakowania wymyte. Czekajcie, jeszcze Wam pokażę, wezmę do ręki. To było takie, wiecie, taki mój cel. Czekajcie, może to zasłonię. Próbuję zasłonić. O, może teraz będzie trochę lepiej, widzicie? Tu jeszcze mam takie, to Wam nie pokazałam, bo mi się aparat nagrzał i musiałam zrobić przerwę. Tu mam taki talerzyk z H&M-u na po prostu biżuterię. Tylko taką, którą na co dzień noszę, reszta biżuterii jest zupełnie gdzieś indziej, bo biżuteria też nie powinna stać w takich miejscach jak łazienka. Ale to jest to obrączki, Pandora, to co noszę na co dzień. No i to jest cała reszta i irygator, bo tego też Wam nie pokazywałam. No wiecie, to musi stać u mnie, przynajmniej musi stać na wierzchu. Tutaj jest wszystko to, co aktualnie używam i to, co aktualnie dla Was testuję, bądź co chcę pozużywać. Dobra, także jest pięknie, czyściutko, posprzątane, bez kurzy, bielutko, także super.